Cześć, witam was ponownie w grze Dying Light 2 Stay Human. Ostatni odcinek zakończyliśmy na wyzwaniu, które na Boga nie udało mi się go ukończyć. Teraz nawet nie wiem, gdzie ono jest. Bo miałem spróbować jeszcze raz. I to wyzwanie może być, gdzie spotkanie, to nie? Dobra, tu jest ten, to też go na razie odpuszczę. Kurka wodna, nie wiem. Nieznane miejsce, nieodkryte. Odkryć jego tajemnicę. A, tu chyba, co? Wykonaj wsady we wszystkich punktach kontrolnych w dowolnej kolejności. No, 50 sekund. Dobra, jeszcze raz w takim razie. Ale takie mam odczucie, że brakuje mi jednak umiejętności do zrobienia tego. Chwila, ktoś tam coś... Dobra, tego to w ogóle później. Bo to jest ten bieg przez ciemną strefę. A tam przecież przemieńcy. I to trzeba zrobić w dzień. Albo przynajmniej dwa razy spróbuję. Nie wiem, czy dobrze robię, że... tą stronę. Dobra, straciłem już... cenne sekundy. Dawaj, dawaj, Aiden. Tu jest trochę przesrane. O nie! No i kurde. Po mnie. I trudno mi stąd. Oho, dobra. Dobra, mamy 5 sekund. No nie da rady. To już jest koniec. Kurde, no może gdybym tam dobrze się złapał. A nie zapisł, to może. Dobra, próbujemy jeszcze raz. Okej, okay, poza tym, z tego co widzę, to jak trzymam wciśnięty skok na tej trampolinie, to on się lepiej wybija. To problem jest tego typu, że tutaj 20 sekund to już jest. Dobra, biegnij, biegnij, jeden. No nie, mordy jeża. A wcześniej tak ładnie tu przeskoczyłem. Sekunda do przodu. Kurde, to właśnie ta sekunda, która jest nam potrzebna. Boże, czemu nie doleciałem? Dobra, 40. Nie. Dobra, jest brąz, ale w ogóle nie jest mi przykro z tego powodu. Wręcz jestem uszczęśliwiony. Wiecie co? Próbuję tą
jemu strefę zrobić z blisko. What? Nie jest daleko, więc a nóż się uda. Martwią mnie tylko te przemieńce, które tam są. No nie wiem, ale może jakoś im ucieknę. Już tak wolno nie biegamy. Twój mózg jest jeszcze wolniejszy niż nogi? Pierdoło? Masz jakiś problem? Może się mylę. Może wcale nie jest? O czym ty gada? A o zakładzie. Który pierwszy dotrze... No chyba, że się boisz przegrać. Niech będzie. Dlaczego nie? Przyda mi się kasa. To rozumiem, pierdoło. To co, gotów do wyścigu? Biegniemy przez starą ciemną strefę GRE, a potem na dach. Wypatruj znaków. Znaków? Jakich znaków? Dobra. I gdzie to było? Tam. Odbiłem się od niego. Nie przeszkadzajcie sobie. Dobra, mam cię gdzieś. Dobra. Oczywiście wiecie, kto tam jest, nie? Kurde. Jeden na jeden. Biegnij. Myślicie, że mi się uda? Szczerze, że sam nie wiem. Gdzie teraz? Gdzie teraz? Ej, Dan. Do diabła ciężkiego. Jak to zrobiłeś? Skoczyłem na boczną ścianę, podciągnąłem się. Ej! Nie zdradzam przepisu na sukces. Poczekaj na kolejny etap wyścigu. To będzie próba charakteru. Co? Jaka próba charakteru? Dobra, widzę, że musisz odsapnąć. Jak będziesz gotowy, spotkamy się na dachu budynku naprzeciwko bazy wojskowej przy Mill Street. No, spotkaj się z biegaczem przy następnym punkcie startowym. 500 metrów, dobra. Powiem szczerze, że kurde, obawiałem się, że będzie gorzej. Chociaż trochę się zagrzałem tam w pewnym momencie, albo nawet nie w jednym. Zobaczymy, co będzie druga. Pewnie będzie trudniejsze i to o wiele. Ale może się uda zrobić. Może nie za pierwszym, ale chociaż za drugim, trzecim razem. No dobra, a jakbym skoczył na to? Chyba nie. Może lepiej na dach? Za mało powierzchnia blachy. Dach się nie ugiął wystarczająco i nogi się połamały. Nie! Dobra, mało zdrowia. Kurna, ten jeszcze będzie dołu wróg. Ale 90 metrów. Nie. Czyli to będzie gdzieś tu.
A, 200. Metro. Odblokuj punkt szybkiej podróży. Też może następnym razem. Bo metro to coś czuję, że trzeba będzie w nocy robić. To będzie tak samo ciemna strefa jak zazwyczaj. No w tej części jest więcej takich straszniejszych klimatów. Dobra, kto mnie tu jeszcze widzi? Bandyci, olać ich. Pierdoła, myślałem, że się to zarwy gryzonie. Co ci tyle zdaje? Czy ja nie wziąłem w ślizgu? Może i nie. Siebie, zdyszany, zziajany. Wiem, starość nie radość, nie? Chcesz sprawdzić, kto jest szybszy, czy kto mocniej oberwie? Spokojnie, spokojnie. Ścigamy się. Co powiesz na podbicie stawki? Może 5-1? Co ty na to? No spróbujmy. Świetnie. Zaczynamy. Gdzie on w ogóle się podział? Weź udział w wyścigu. Czy też będzie przez ciemną strefę, czy może... Ta ciemna strefa, kolejna. A tu? Mroczny zaułek. No i mamy. Dobra, czuję to sapanie, znaczy wiem co to jest. I nie pozostaje mi chyba nic innego, tylko... No, idę w stan. Dobra. 3. 4. Weź udział w wyścigu, zacznij na dach, okej. Okay. Wiedział w ogóle, gdzie biegnę. Go! Czy to jest ważne? Nie jest ważne. O kurde. Szybko mnie zdjęli. To był błąd. Blokada na schodach. Tak wiem. Chcesz Świetnie. I zaczyna. Niebawem mi się pewnie kasa skończy i taki będzie tego finał. Ale liczę, że będzie może jakaś nagroda sensowna. I te skoki to już takie daleko. W ogóle życia to ja mam ile. Kurde. Jakoś nie widzę swojego życia. Dobra. No kurde, czemu ja się zablokowałem na... Ja
jak teraz, jak teraz. O, w mordę. Dobra, już po mnie. To jest trudniejsze. Dobra. Próbujemy dalej. Kurde, ta ściana mnie jakoś blokuje. Jest tu jakieś tam kurna grzyby na niej. I mnie zatrzymują. Tego nie było w planie. Świetnie za... Wypadek przy pracy. Może po prostu tam normalnie zejdę? Na przykład tu. Tu. Kurde, jeszcze ten. Czyżby, czyżby? Jest tam. Gdzie on jest? Gdzie jest ten? Zarażony, który zaatakował biegacza. Co cię kurde atakuje jak nie widzę? Aha, dobra. Chodzi ogólnie o wszystkich. Chwilę, co tu się dzieje? Babel, nic ci nie jest? Ty debilu! No skurwa, bliźniacy! Nie dziwię się, że przegrywałem. Ścigałem się z jednym, a drugi już czekał na mecie. Popatrz, Babel, jego mózg w końcu nadążył za nogami. Naprawdę nie wiesz, kiedy się zamknąć. Ej, nie jesteśmy tacy źli. To znaczy, zbyt praworządni też nie jesteśmy. Chodzi mi o to, że każdy orze jak może, no nie? Po prostu robimy to, co nam wychodzi. Pytaliśmy się innych zajęć, ale średnio nam to szło i teraz długi mamy. Poważne i musimy je szybko spłacić. Więc nabieracie ludzi. Ale nikomu nie dzieje się krzywda. Słuchaj, oddamy ci hajs za zakład i zapomnimy o całej sprawie, he? Zgoda, ale nikogo już nie wkręcicie. No jasne. Żadnych wyścigów. Tym papało musiałeś dać się złapać gryzoniom? Co, może jeszcze zrobiłem to specjalnie? Weź z luzu. No jak nikomu się... Znaczy jak komuś się nie udało przebiec przez te kurde ciemne strefy. No mi się kilka razy nie udało, to pewnie trupy tam... Leżało jeden przy drugim. Jaki mamy cel? Tania, idź do chaty Kiliana. Czy my jesteśmy już na tym etapie, żeby tam iść? Czy jeszcze zobaczymy te znaczniki, dwa, ten i ten. Zobaczymy, co to będzie, może coś ciekawego. A jak nie, to Kilian.
Kilian, albo... Może szybko podróż. Trochę inaczej to wygląda niż w jedynce. Dwiema nogami skacze i rozwala głowę. Który to już poziom czwarty tych zombiaków? Kurde, The Thailand. Kiedyś jak się grało w tą grę, to grafika była kozacka, co dopiero teraz. Te zombiaki to zupełnie jak prawdziwe. No prawie. Ale nie była ziemia. Czy to było tu? No i dobra, pytanie, który to był przycisk? Czy to było A? Kurde, nie było to A. Kurde, chciałem włócznie. Co bandyci pokonani, a ten? Wiecie co? Będę musiał sprawdzić w umiejętnościach, czym to się skakało na te... na przeciwników z góry. To nie było to. To był wyskok. Może to było gdzieś tu. O, chyba to co? Nie. Będąc wysoko w górze, a następnie przytrzymaj LB. Tak, to chyba było to. Dobra. Czyli skoczyć LB i będzie wszystko ok. Leczonko. Co mamy dalej? Mapa. Co mamy tutaj? Może będzie to jakaś ta anomalia Gera. O, 60 metrów. Dobra, tu jest kurde konwój. Naleją mnie łańce. Czy jest tutaj gdzieś butla z gazem? By się przydała. Nie, chyba są w ogóle w tej. Jest tutaj. Kurde, nie mogę je wziąć. A przecież... O, w morzu. Że tu ich spali. Viral. O, X-em mogę ich
Dobra, właśnie. Dobra, niech idą. A my zrobimy tak. Wydzielamy. Nie, zostaw mnie. Kurde, ile ich tu się... Ej, Dan, co ty wyczyniasz? O, też tam wlazł. O, takie rzeczy? Rozsmaży się. Jest ich tu od groma. No może to już ostatni? No prawie, jeszcze się przypomnę. Kogo ja tu? Co? Wszystko? Czy jeszcze? Tu? Dobra. Co tutaj mamy? Kto tutaj tak sapie? O, w mordę! Ty też? No i mamy aspo coś tam, asporfina. To nie ja. Tutaj są chemikalia. Lepiej je ominąć. Nie wiem, czy mapka stopuje akcję. Stopuje. Kurde. Próbuję zrobić tą. O, ciekawe, gdzie on jest. Ciemna strefa. No ta. To ja już nie chcę. Idziemy do strefy. Czy można by tu w nocy przyjść? Kolejne inhibitory w pobliżu, ale to też strefa GR.
Moglibyśmy w sumie się spróbować też tu dostać. Zerknę w ogóle, co my mamy w zanadrzu, jakie przedmioty. Tak. Jest tu coś? O, nie pamiętam. Ale wiem, że go otwierałem. Wykryto pojemnik z inhibitorami. Dobra, wytwarzanie. Mołotow, alkoholu nie mamy. Niestety. Wabik. Mamy 7 sztuk. Noże. Pomagacz regeneracji. Ile możemy zrobić? 1. Z tym jest bieda, jeżeli ma być szczery. Lawenda ma czużnik. Ale dobra. Lecimy spać i zobaczymy. Dlaczego, ale czuję, że tam może być kocioł. Jest to już w ogóle. Źle to zrobiłem. Wejdzie tu. Metrów ten krzyczący, może niby jakie mam tu wejść. Bo nie bardzo wiem. O kurde. Nie? Jak tam wyjść? Jest zostawiona, zabarykadowana. Może o czymś nie wiem. To muszę się tam czołgać, co? Kurde. Leć się jeden. Kurze, tam jestem. Wyjedz jest. Thank you.
Może uda mi się go... Coś... A może to miejsce jest po prostu zabarykadowane i na razie nie można, co? O, w mordę. Zrzucił mnie. Przeżyję. Dobra, jest dziwnie zabarykadowane i nie wiem, co zrobić. Gdzie teraz? 37 minut, no dobra, to lecimy w tą stronę do tego Kiliana. Yeah.